Jak dobrze wiecie, Deadpool jest już dostępny w grze. Ja sam osobiście wykonałem już wszystkie zadania i odblokowałem ten fantastyczny skin. W dzisiejszym odcinku razem z moim przyjacielem Szakiem postaramy się wygrać grę, trolując graczy, jeżdżąc tylko i wyłącznie na skuterku. Jest to nowa emotka, która została dodana do gry i jest przezabawna. Więc w dzisiejszym odcinku, moi drodzy wspierający, macie szansę wygrać pakiet Maruela. Ten za 2000 V-dolców, gdzie wchodzi w skład lotnia, taniec, mikrofalówka, emotka ze skuterkiem oraz dwa kilofy. Więc jeżeli chciałbyś wygrać taki pakiecik, strzel łapeczkę, zostaw subika, wspieraj z kodem FAREL, bo konkursy są tylko i wyłącznie dla moich wspierających, których kocham i pozdrawiam serdecznie. I oczywiście w komentarzu pochwal się swoim nickiem z gry Fortnite, bo spośród komentarzy losujesz szczęśliwego zwycięzcę. Teraz chciałem jeszcze ogłosić wyniki konkursu na 2x50 zł PST z poprzedniego odcinka. W tym momencie wam się wyświetlają szczęśliwi zwycięzcy, odezwijcie się do mnie na maila. Maila macie w opisie. Jeszcze przed samą rozgrywką chciałem wam o czymś opowiedzieć, co z pewnością was zainteresuje. Z pewnością wielu z was borykało się z problemem zacinającej się gry na komputerze, albo boryka do tej pory. Ja sam, będąc młodszym, kiedy miałem słabszy sprzęt, nigdy nie lubiłem, kiedy mój kumpel grał gierkę, najnowsze tytuły i mu się w ogóle nie lagowała, a ja niestety nie mogłem zagrać, bo mnie tak szarpało, że można było dostać białej gorączki. Na szczęście technologia, moi drodzy, poszła do przodu i teraz z pomocą właśnie w takich przypadkach przychodzi do nas strona boosteroid.com. Boosteroid jest platformą do grania w chmurze. Słyszeliście kiedyś o czymś takim? Teraz wystarczy, że macie albo telefon z przeglądarką, albo przeglądarkę internetową, najlepiej Chrome, myszka, klawiatura oraz pad i możecie zagrać w najnowsze tytuły gier, nie mając rewelacyjnego sprzętu w domu. A największą zaletą Boosteroid jest cena, moi drodzy, ponieważ za miesiąc użytkowania zapłacicie 9 euro, a najbardziej korzystny pakiet 12-miesięczny kosztuje tylko 50 euro. To zobaczcie, za 200 zł to tak naprawdę możecie kupić dobry tytuł gry w czasie jej premiery. A tutaj macie 12-miesięczną subskrypcję, gdzie możecie grać we wszystkie najnowsze tytuły, które znajdują się na tej platformie. Za chwileczkę odpalimy sobie Fortnite'a przez Boosteroid na ustawieniach Ultra i zobaczymy, jak wygląda cała rozgrywka. Okej, moi drodzy, ja już jestem zalogowany na Boosteroidzie, zobaczcie. Chodzę sobie zajączkiem, zbieram macy, więc bez najmniejszego problemu możemy sobie Fortnite'ika na tej platformie pograć. Zobaczcie, 90 taka skręcona, rampa edytowalna. Kurczę, rewelacja. Powiem wam, że to jest coś naprawdę rewelacyjnego. To wygląda, jakbyś oglądał odcinek na YouTubie, tylko że grasz w gierkę. Tutaj gdzieś była jakaś osoba, ale jeszcze zbierzmy sobie jedną skrzynkę. Wow, 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 panie, panie. No i leżysz. Łatwiutko, gościu, z tobą, łatwiutko. Jak widzicie, Fortnite'a na ustawieniach Ultra da się zagrać. Zobaczcie, ile tytułów gier znajduje się na tej stronie. Jest ponad 200 gier. Jest 50 darmowych tytułów i 150 płatnych, więc nie wiem, jak ktoś z was jeszcze nie grał w GTA 5, ponieważ nie miał możliwości, no to na tej stronie zagrasz sobie w GTA. Jeżeli nie grałeś w Portal 2, też możesz sobie pyknąć. Left 4 Dead, jeżeli nie grałeś, też możesz sobie w tą grę zagrać właśnie przez Boosteroid. Tak jak wspominałem, dobre łącze internetowe oraz przeglądarka, żeby chodziła na jakimś urządzeniu, czy to telefon, czy komputer, nieważne. Więc jeżeli byście chcieli pograć jakieś pełne tytuły gier, jesteście zainteresowani tą stronką, link oczywiście jest w opisie, możecie wbić i sprawdzić, czy jest tam jakiś tytuł gry, który zawsze chcieliście zagrać, a niestety nie mieliście dobrego sprzętu. Okej, Szaku, mamy godzinę 16, wwozimy w sklep, a tam? Co to ma być? Jednorożec. Zestaw sprzętu Deadpoola. Co my tu mamy? Ja dziękuję, jaki smok tybijski. To jest lotnia, tak? Tak, seria Marvel lotnia. Nie no, przecudowna, do tego... Co to jest? To jest Vespa, to jest skuter Vespa. To jest taniec, którym można się przemieszczać, tak? Nie, kupuję go od razu. A tutaj co mamy? Mikrofalówkę nastawia i... Pajara się! Pali się! Te młoty nie są fajne. Tak jest sobie, to jest tłuczek do mięsa jakby i kłoda, nie? Znaczy się ten tłuczek podoba, jakby był taki jeden wielki kilo, był spoko. No dobra, uwaga! Kupuję ten zestaw za 2000. O chłopie. Wyposażam od razu, dalej, wyposaż, dalej. wyposaż dalej, odbierz, stary. Dobra, ja kupuję tylko ten skuterek, nie? On mi się i tak podoba. Tylko to jest w sklepie! No nic więcej nie ma. Ja dziękuję, pięknie, pięknie. Ale czekaj, wyzwania, gdzie są wyzwania, moi drodzy? No powinien być odblokowany kolejny tydzień, co nie? I co? No powinien. Nie mogę, nie mogę odblokować. Okej, moi drodzy, jesteśmy z powrotem, szybki restarcik, miejmy nadzieję, że pomógł. Ja już wchodzę, tak, on już inaczej siedzi, tak, siedzi przy kompie. Jest pistolet. Jest pistolet? Dobra, poczekaj. Tak.
Ja pierwszy zaloguję i mamy miejscowy Deadpool w twojej okolicy. Odblokuj Deadpool już teraz, kończąc wyzwania 7 tygodnia. Do Deadpoola brakuje ci tylko 2 wyzwań. Znajdź 2 pistolety Deadpoola. Jeden pod stołem. Chyba tak. Tak, umiał śniaka koło sztangi, pięknie. Dobra, Szaku, sprawdźmy mapę. Zobacz, co jest na mapie. Deadpool płynie, wariacie. Wow. Ja już zaraz wyskakuję i lecę w tym kierunku. Tutaj będzie. Tutaj będzie gdzieś budka, nie? Do przebrania, o ile się nie mylę. Stary, na lotni się lata na stojąco. Czy ty to, na stojąco? Czy ty to widzisz? Odpaliłeś już lotnie? No, odpaliłem. A ubrałeś tą lamę? Nie. Stary, zobacz, ja na lamie stoję, normalnie jak na rakiecie lecisz. To jest tylko ten, toaleta. Ale to toaleta też może być chyba. Tak, wejdź do budki, to lepiej się do toalety. Stary! Chodzę. Czekam na ciebie! Zaliczone! Elwina, wariacie! Co ten Deadpool robi? Zmienił sklep! No nie mam pytań! Dobra, odpalaj maszynę. Odpalam. Jedziemy! Jedziemy, bójcie się! Bójcie się! Przejmujemy ten rejon. A jak? Widzę gościa z przodu. Dobra, idziemy na niego. Chyba będzie do mnie strzelał. Ale nie wiem, tak. Chował się za autem. Chowaj się za autem, zobacz! Boj się! Dawaj, dawaj! Gaj, myślę, że go nie widzimy, widzi, widzi, nie patrz. Widzi. Elo, mordko! Ale kozak, ale kozak! Lecimy dalej po dzielni! Ostro! Przejmujemy resztę! A jak? To nas zabija, mam takie przeczucie. Ej no! Zabił mnie z plecy. Ej no! Ale tego powaliłem, powaliłem. Ale to było piękne, to było piękne. No. Twitch, Roniko, pozdro. Jak kurczę, nie wiem, oglądasz to pozdro. Dobra, jestem gotowy. Czekaj, kawę mam. Chcesz kawa? Jednego? Nie, ja mam, ja mam. Skąd wali? Do mnie strzela. Gdzieś tam. Leży. Nice. Podjeżdżam na skuterku. Ta, go skuter. Let's go! Typek powalony, co prawda! Ale czekaj, czekaj, czekaj. Snajpa przeładowana? Przeładowana, dobra. Go! Dobra, można lecieć. Nen. Stawiaj go, Szaku, na koło, nie? Stawiaj na koło. Normalnie, dęba. Dobra. Ej! Nie strzelaj do niego! Tak jest, dziękuję ci, Szaku. Proszę bardzo. Mamy 2 z głowy. Lecimy dalej. Jeszcze na boisku kogoś widziałem. Tak, też widziałem. To co, nawrotka na boisko? Dobra, tam nie, tam jest po lewej, na końcu ulicy. Tak, jest typek. E, mordko! Zaczekaj na nas! Nie strzelaj do nas, widzi nas. Widzi nas, albo jest tak ślepy, że nas nie widział. Nie mam pojęcia, lecimy, Szaku. Nie no, robimy go. Patrz, po lewej jest typek. Co Maria, co ma? Dawaj za nami! Ale beka! Dobra, lecimy dalej. Ej, nie strzela. Nie strzelaj, nie strzelaj, nie, nie wiem. Może strzelam, ale mam nadzieję, że nie. Dobra, rzucam ponton. 3, 2, 1. Dobra, walimy. Nie mam ammo! Czekaj. Ten jeszcze został tutaj, ten agentik. Dobra, ona strzała. Sekunda, sekunda. Stary, ja mam bardzo mało życia. Bardzo mało życia. Dobra, leży, leży, leży. Leży? Idealny troll, stary, to było podręcznikowe. Podręcznikowe, chodź do mnie, chodź do mnie. N, lecimy. O, ty chamie. O, ty psia pompo. No nie. I co, gościu? Dobra, zaraz. Dobra, wjeżdżamy na słone szczochy. Może tutaj będzie jakiś oponent. Szaku, helikopter nad nami. Gościu? No, tam był gościu. Gdzieś w tym domku będzie. Dobra, lecimy. Lecimy nie, skuterkiem. Nie, dalej ścianę postawił. Patrz, patrz. Widzę, 2 ich jest. Dawaj, jedziemy do nich. No nie. O, ty chamie! O, ty chamie! Taki jesteś? Dobra. 150, mordko! Pięknie.
Dawaj, Szaku. Teraz niewaga krwi wymaga. Dobra. Uwaga. Podjazd macie, mordki. Macie podjazd. No, gdzie oni są? W chatce, wiesz? Co, wchodzimy, nie? No jak? Górnym wyjściem na dachu. To moje ceki, jak coś. Dobra. Tu minę rozstawili. Bon voyage, mordo! Nie, padłem. Tu jest na samym dole. Pięknie. Nie no, jest forma. Weź mnie na skuter zarzuć. Ta, normalnie na bagażnik, przyjacielu. My tu wygrywamy. No jak? 2-4, ho, na skuterku, brat! Dobra, mam 45. Mam dwa tylko grzyby. Dobra, skądś strzelają. Tu jest gościu. Brom pada, ma na biało. Leży. Dobra, uważaj, bo on się z kimś ładował na łeb, nie? Czekaj, czy mam to przeładowaną snajpa? Nie mam. Typek. Typek. Leży, pięknie. Dobra, lecimy po ich loot. Tu jest kolejny. Co jest? Nice. Dobra, leży gość. Co, jeszcze jakiś? Tak, tu jest. Dostał ode mnie. Leżę. Miotłę ma, uważaj. Dobrze. Podnieś, zabuduj. Miotłę ma, parasolkę. Miotłę. Ale wymyśliłem. Waleczną miotłę miał, no. M-ki nie mam. Jak nie masz? Wywaliłem niechcący. Nie. Ta. Czekaj, tu jest skrzynia, może akurat. Gościu! Skar! Skarrington! To jest win, gościu. Nie masz epki? Mówisz, nie masz. Dzięki. Typek z przodu tutaj, w czaku. Dobra. Jest, biegnie. Godzimy go. Strzelam do niego. Leży. Leżu! Ale zatrzymałem to. Pięknie. Uff. Jak chcesz to migana? Biorę go, chłopie, normalnie. Teraz wezmę skara. Kevy, 6 mam kełów jak coś. Go pod górkę. Helikopter leci. Widzę. Laserujemy go. Tak? Jak łatwo! Gościu! Można jeździć skuterem cały dzień i wygrać? I to było na tyle z tego odcinka, ja mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, strzelajcie łapeczki w górę, subskrybujcie kanał, wbijajcie też do Szaka, link jest w opisie. Moim zdaniem wyszło naprawdę rewelacyjnie, skuterek jest taką emotką. Bierzcie też udział w konkursie, bo możecie właśnie wygrać cały zestaw Maruela. Ja już się z wami dzisiaj żegnam, trzymajcie się, widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć!